Witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszymi gośćmi są dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka i pedagogzka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Jak się dowiaduje, coraz bardziej osoba publiczna, opowiadająca różne niepopularne, ale racjonalne oceny niektórych aspektów naszej rzeczywistości społeczno-politycznej. I mecenas Mirosław Woroniecki, ceniony nie tylko jako mecenas, ale również jako działacz na rzecz świeckości, założyciel i przez kilka lat szef Kongresu Świeckości. Ja wszystkich witam. W tym gronie umówiliśmy się, że porozmawiamy dzisiaj o referendum aborcyjnym. A chcemy o tym porozmawiać, a już na pewno ja chcę o tym porozmawiać, dlatego, że mi bardzo zależy na tym, żeby maksymalizować szanse na legalizację, liberalizację przepisów aborcyjnych. Bardzo mi zależy, nawet moim zdaniem to powinno być do 16 tygodnia, nie do 12, ale już niech będzie chociaż do 12. I w mojej ocenie, a zadałem sobie troszkę trudu, żeby przeczytać przepisy prawa i przemyśleć sprawę, próba doprowadzenia do liberalizacji przez referendum daje o wiele większe szanse niż metoda, o której mówią panie z tak zwanej nowej lewicy. Podkreślam to tak zwanie i nowa, ponieważ sam mam poglądy lewicowe, odkąd pamiętam. I nie wydaje mi się, żeby to, co one, no też nie użyję słowa mówią, bo raczej krzyczą niż mówią, i nie argumentują, tylko właśnie krzykiem, jakby chcą przeprowadzić tę sprawę, żeby ich propozycje, zakładając, że one naprawdę chcą legalizacji aborcji, no chyba jednak chcą, ale zachowują się, jakby nie chciały, to nie wydaje mi się, żeby, a nawet jestem pewien, że to, co one proponują, daje o wiele mniejszą szansę, graniczącą z brakiem szansy, bo wtedy Duda nie będzie miał właściwie żadnego nacisku na to, gdyby nawet Sejm przeprowadził liberalizację w którymś wariancie. Moi drodzy, wiem o Katarzynie, że w jakiejś mierze, zaraz się okaże w jakiej, podziela z grubsza biorąc moje stanowisko. O Mirku tego tak dokładnie nie wiem, ale to się dowiemy za chwilę. Może jednak zaczniemy, Kasiu, od ciebie. Powiedz. Dobrze, tak, ja tutaj tak wstępnie mam takie, też staram się tutaj zrobić jakiś taki rachunek, co się da zrobić, co się nie da zrobić. Referendum ma tę zaletę, że jest bardziej wiążące dla prezydenta, bo jest głosem ludu. I o wyniku referendum prezydent chyba zawetować nie może, takiego referendum z ponad 50%. Po drugie, Polacy bardzo chcą zmiany ustawy antyaborcyjnej, praktycznie w obecnym kształcie nikt jej nie popiera. Jest to może z 5%, no to nie nikt, ale to jest mała grupa. I tutaj raczej wynik byłby przesądzony, niezależnie od jakiegoś propagandowego zrywu. Tak myślę, chociaż to zależałoby od pytania. Ale tutaj jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie politycy. Ponieważ Trzecia Droga razem z PSL-em dostały bardzo dużo głosów i są w tym momencie ważną koalicją. I teraz tak, to są politycy, którzy nie chcą stracić poparcia Kościoła. Jeżeli oni są za referendum, to jeżeli dobrze rozumiem ich strategię, oni chcą, jeżeli referendum będzie liberalizować tę ustawę, to oni powiedzą, to jest głos ludu, my nie jesteśmy temu winni. I tak wchodząc im w głowę, myślę, że jest to rozwiązanie, które są w stanie zaakceptować prawicowe czy tam centroprawicowe partie bez tracenia jakby honoru swojego jako partii związanych z Kościołem. Następna sprawa to jest taka, że sam elektorat, Polacy i Polki, to są Polacy i Polki nie chcą. No zwłaszcza Polki tutaj są istotniejsze, ale pewnie referendum
obejmowałoby wszystkich, nie chcą, żeby głosować na projekt dzisiejszy Lewicy. Chcą pozostać centrowi, bo jak wiemy z wielu sondaży, ludzie o centroprawicowych poglądach są za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej, czyli nie chcą, żeby to był pomysł wychodzący od lewicy, chcą, żeby to był pomysł wychodzący gdzieś ze środka. Jeżeli dobrze czytam te dane, tak mi się wydaje. Czyli zarówno elektorat, ten centrowy, jak i partie mieliby czyste sumienie, gdyby to było referendum. A to jest ważne właśnie ze względu takiego, no bo jeżeli się to przedstawi jako taki projekt skrajnej lewicy, jakichś tych feministek, które coś tam krzyczą i tak dalej, to ludzie tego nie będą chcieć. A jeżeli to się przedstawi jako taki projekt zdroworozsądkowy, który po prostu coś porządkuje, co zresztą no tak jest, no powiedzmy sobie szczerze, to ma absolutnie po prostu 100% wygranej w kieszeni. Mirku, a co ty powiesz? Ja muszę powiedzieć w ten sposób. I najpierw pani doktor ma rację głęboką, że wszystko zależy od tego, jak się co przedstawi. I to jest chyba rzecz jakaś fundamentalna, od której trzeba by było zacząć. I moja ocena tej sytuacji jest związana bardzo silnie z moim postrzeganiem państwa jako państwa wyznaniowego. Ja od lat wiodę spór z profesorami od prawa wyznaniowego na temat charakteru naszego państwa. I dla mnie, ponieważ uważam, że nasze państwo jest państwem wyznaniowym, kwestia legalizacji i dopuszczalności aborcji jest bardzo poważnym przedsięwzięciem godzącym w same fundamenty państwa. Ponieważ nasze państwo ma to do siebie, że religia i forma instytucjonalna religii, czyli Kościół, został uznany za doniosły element konstytucyjnej tożsamości państwa. I zostały one zrównane, i to sensu stricto, z instytucjami państwowymi. Ale Mirku, przepraszam, wtrącę, tak? Bo to zdanie powiedziałeś tak, jakbyś je czytał. Zresztą to w ogóle jest cecha twojego mówienia, ale ponieważ stworzyłeś to wrażenie, to może byś wyjaśnił, czy to było, że został uznany za ten doniosły, nie pamiętam rozwinięcia tego zdania, czy to jest twoja ocena, czy to jest cytat? Konstytucyjnej tożsamości państwa, czyli jeżeli jest konstytucyjnym elementem tożsamości państwa, to jest to państwo religijne, czy też państwo wyznaniowe. I teraz wracając do tego, z czym jest w gruncie rzeczy referendum. Tak? Bo mamy tutaj aspekt prawny i mamy pewien aspekt polityczno-faktyczny, który jest również bardzo istotny. Ja powiem jasno, ja nie zajmuję w kwestii referendum bądź jego braku jednolitego stanowiska, ponieważ nie dysponuję licznymi, powiedzmy, wiadomościami, które powinienem mieć, żeby to stanowisko wyartykułować w inny sposób, niż naprawdę nie wiem. Faktem jest, że prawa człowieka, no to z reguły, żeby się stały częścią prawa pozytywnego, czyli prawa państwowego, no to właściwie potrzebne jest głosowanie, no bo właściwie nie widzę teraz państwa, w którym takie prawa człowieka, które stały się prawem państwowym, byłyby przyjęte w sposób trwały, bo to jest bardzo istotne, trwały. Pozwól, że wtrącę, bo ja się też długo zastanawiałem nad tym, jaką inną metodą niż przez głosowanie można by, zakładając, że to jest prawo człowieka, wprowadzić się do porządku prawnego, i mam wrażenie, że polityczki lewicy myślą, że tą metodą jest głośność krzyku. Że jeżeli to będzie powyżej 120 decybeli, to automatycznie wchodzi do porządku prawnego. Nie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby było jasne. Ja wiem, ale widzisz, to chaotycznie w tej chwili, że tak powiem, będę mówił, bo my nie wiemy przede wszystkim, jaki jest rzeczywisty, realny w tej chwili nacisk,
środowisk kobiecych, przede wszystkim Strajku Kobiet i innych organizacji, bo to ma dosyć duże znaczenie dla polityczek lewicy. One, z tego co ja przynajmniej wiem, no w jakimś mierze pozostają pod presją, czy też pewnej zależności od między innymi Strajku Kobiet, który, że tak powiem, no delegował wręcz do lewicy niektóre osoby, już nie będę teraz z nazwisk mówił. I więc ja tego nie wiem, jaka jest naprawdę sytuacja polityczek lewicy w ich środowiskach i ich zależność od organizacji, które za nimi, że tak powiem, stoją, czy je wspierają, czy których jest wyraziciela. To ma oczywiście ogromne znaczenie, dlatego że z mojego punktu widzenia, tak, jakbym jedną, jedyną rzeczą, którą ja widzę za niezmiernie korzystną z punktu widzenia politycznego za referendum, byłoby przeprowadzenie wielkiej kampanii. Dlatego zacząłem mówić o państwie wyznaniowym, bo państwo wyznaniowe zostało skonstruowane przez PiS w taki oto sposób, że maksymalnie wiele pewnych obyczajowych kwestii zostaną poddanych rygorom wyprowadzonym z konfesyjnie zdefiniowanego systemu wartości. No więc jeżeli tak, no to właściwie również kwestia zakazu przerywania ciąży jest właśnie jedną z takich elementów i to elementu, który jest niezmiernie silnie przez Kościół promowany, egzekwowany i to prawo, które zostało w taki dziwaczny sposób w Polsce przyjęte, bowiem przez orzeczenie Trybunału Magister Przyłębskiej, no to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, no ale to skutecznie jest egzekwowane. I my mamy taką sytuację, że teraz chcąc zmienić ten status quo prawny, który jest, to porywamy się niestety na konfrontację z pewnym systemem państwa, który obowiązuje. No fakt, że można powiedzieć, dobra, procesy klerykalizacyjne w związku z wygraną przez opozycję 15 października zostały zahamowane. No być może zostały zahamowane. Nie tylko z tego powodu, a nawet... No ale dobrze, no procesy się nasilają. I ale... co z tego? Czy w związku z tym nastąpiła jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie? No żadna nie nastąpiła. Ale właśnie o niej rozmawiamy. Mirku, pozwól, że wejdę tutaj, bo chciałbym, żeby nasze spotkanie miało charakter rozmowy, dialogu. I chciałem teraz ciebie poprosić o ocenę tego, co za chwilkę chcę powiedzieć. A chcę to powiedzieć dlatego, że w sferze takiego mainstreamu medialnego, bo my mainstreamem niestety jeszcze nie jesteśmy, w ogóle nie pojawiają się informacje, no, dla mnie o zupełnie kluczowym znaczeniu dla rozwiązania tego problemu. Kluczowym znaczeniu to nie znaczy, że to gwarantuje skuteczne działanie, ale zwiększa szanse. Mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, przepis konstytucyjny, artykuł 125, specjalnie sprawdziłem to w Konstytucji, który wprost mówi, że referendum, jeżeli jest ważne, to jest wiążące. No ponad 51%. Tak, ważne to stwierdza Sąd Najwyższy, ale właśnie Sąd Najwyższy musi stwierdzić, że jest wiążące, jeżeli frekwencja przekroczy 50%. Oczywiście to jest bardzo ogólne, dlatego bardzo się cieszę, że powstała, nie pamiętam już kiedy, ustawa o referendum ogólnokrajowym, której artykuł 67 nakazuje wszystkim organom państwa przyjęcie aktów normatywnych lub podjęcie innych decyzji, i to ma być uczynione bezzwłocznie, które będą, że tak powiem, konsumować wynik referendum. No, jeszcze tam jest nawet dwa razy napisane zgodnie z wynikiem tego referendum. Oczywiście żyjemy w kraju, w którym politycy, a zwłaszcza posłowie, nie muszą się stosować do prawa, które sami uchwalili, jako posłowie, a nie jako te konkretne osoby, co jest kuriozalne i chcę zrobić o tym osobną rozmowę, ale jednak fakt, że ten przepis i konstytucyjny, ale w szczególności ustawowy jest tak kategorycznie, jednoznacznie sformułowany, moim zdaniem z pewnością, no czy prawie
ze stuprocentową pewnością, wywrze dostateczny nacisk na niektórych przynajmniej posłów, takich wahających się, czy biorących pod uwagę bardzo różne względy, a nie tylko te... Ale przepraszam, już jeszcze proszę, tylko daj, ja już jestem prawie skończyłem. A tym bardziej dotyczy to prezydenta, który no, jest zobowiązany w tym sensie, że jak dzisiaj radziłem się prawnika i on mi poradził, jak stwierdził prawnik, Duda, jeżeli nie podpisze, no, oczywiście jeżeli Sejm uchwali ustawę zgodną z wynikiem referendum, a Duda jej nie podpisze, to stanie przed Trybunałem Stanu. Czy będzie to kolejna przesłanka, na podstawie której można go będzie przed tym Trybunałem postawić? I tutaj taki Duda naprawdę może się zastanowić. To będzie w każdym razie presja na niego. Kasiu, ponieważ chciałem podać głos Mirkowi, ale... Pierwsza sprawa to jest posłowie. Posłowie w większości... chcą, żeby referendum liberalizowało aborcję i to nie tylko lewicy. Ja jeszcze chciałam tutaj zauważyć jedną rzecz. Pan Mirosław powiedział, że to jest strajk kobiet, że to jest lewica. To nie jest prawda. W tym momencie projekt Platformy Obywatelskiej, tych ustaw, jest lepszy niż lewicy. Natomiast lewica... A w jakim punkcie? Znaczy ogólnie, bo ten lewicy po prostu zajmuje się dekryminalizacją tych różnych sposobów przerywania ciąży, że nie odbywają się one w szpitalu jakby, czy w warunkach takich... Długo by tłumaczyć. W ogóle są różne wersje. Ja na przykład, jakby było referendum, zastanawiam się, czy na przykład ten kompromis, byłam zawsze przeciwniczką kompromisu, czy na przykład nie zyskałby więcej głosów niż liberalizacja. Ale mniejsza z tym. Chciałam powiedzieć o strajku kobiet i o lewicy. Lewica dostała bardzo mało teraz w samorządowych wyborach głosów kobiet. I lewica nie jest w tym momencie, ludzie chcą zagłosować za liberalizacją aborcji, ale nie jako lewicowcy. Nie jako popierający lewicę. I strajk kobiet jest natomiast całkowicie zmarginalizowany w tym momencie. I to nie zależy od strajku kobiet, bo strajk kobiet odegrał już swoją dziejową rolę, czyli organizacja tych protestów, następnie różne spory w nim właściwie pogrzebały jego moc sprawczą i w tym momencie to jest sprawa takiego zdrowego rozsądku, a nie bycia ze strajku kobiet, z lewicy, z jakiegoś radykalizmu czy czegoś takiego. W tym momencie jest szansa, żeby ludzie powiedzieli tak liberalizacji jako... Po prostu jako ludzie o różnych poglądach. Lewicowi, prawicowi, centrowi, niezainteresowani w ogóle nawet tym podziałem. To mi się wydaje atrakcyjne. Jeżeli chodzi o Kościół, to chciałam powiedzieć o Irlandii, że w Irlandii, która była bardzo sklerykalizowanym państwem, chyba bardziej niż Polska, to przeszło właśnie w referendum. I tutaj oczywiście, że o prawach człowieka się tak nie decyduje i tak dalej, no tutaj, ale tu po prostu patrząc pragmatycznie, referendum ma większe szanse niż głosowanie w parlamencie, bo można można fantastyczną ustawę, w tym momencie ta platforma wydaje mi się najlepsza, można przegłosować, a potem Duda jednym ruchem ręki to zawetuje. Więc... No właśnie, niestety niepojęte dla mnie jest, tak bardzo niepojęte, że aż graniczy z uruchomieniem we mnie myślenia spiskowego, które jest mi zasadniczo obce, że właśnie lewica nie bierze pod uwagę tego, o czym przed chwilą powiedziałaś, że łatwość, z jaką Duda może odrzucić ewentualny pozytywny wynik głosowania w Sejmie, jest nieporównanie większa niż łatwość, z którą być może też odrzuci, narażając się na Trybunał Stanu, wynik referendum, czy ustawę, która by konsumowała wynik referendum. Posłuchajmy, co powie na to mecenas Woroniecki, jako prawnik. Ale najpierw jedno sprostowanie, bo się z panią doktor chyba nie zrozumieliśmy. Ja
powiedziałem jedną rzecz zasadniczą, że ja nie wiem, jakie są różnego rodzaju polityczne uwarunkowania i jakie one są naprawdę i kto za tym, że tak powiem, optuje, jakie środowiska. To wszystko jest dla mnie nieznane. Po prostu nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Natomiast wiem jedno, że oczywiście kwestie referendum sprowadzają się do tego, że zakwestionowanie woli wyborców, tak, która jest wyrażona poprzez referendum, no jest formalnie możliwe, jest oczywiście możliwe, ale mniej prawdopodobne niż droga ustawowa. To jest fakt. Tylko że z tej wiedzy, że tak powiem, niewiele nam wynika. Ja powiedziałem również na kolejną rzecz, że jakby racją lewicy i wszystkich środowisk, które optują za referendum, które się sprzeciwiają referendum, być może powinna być zmiana punktu widzenia, ponieważ to, że państwo polskie jest klerykalne, to, że mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy hołdują konserwatywnym wartościom, gdzieś w jakimś ostatnim sondażu nawet widziałem, że jest to 64%, powoduje, że kampania referendalna na ten temat byłaby być może, mówię być może, bo nie wiem, lepszym środkiem do przekonania społeczeństwa i dałaby bardziej trwały rezultat niż droga ustawowa, która jest szalenie niebezpieczna. Dlatego, że według mojej wiedzy tak naprawdę za ustawami dopuszczającymi przerywanie ciąży do 12 tygodnia opowiedziało się, to są dane z początku lutego, 205 posłanek, nawet jakby weryfikując to być może byłoby to dzisiaj 215, takie słyszałem wielkości, co jest oczywiście zbyt mało, żeby nadać bieg projektom ustaw. No, to po prostu te ustawy by nie przeszły w najnormalniej świecie. A teraz wracając do przepisu. Więc ja muszę powiedzieć, że nie podzielam tutaj jak gdyby tego typu oceny, że 67 przepis ustawy o referendum daje nam jakby taką prawie że pewność, że urzędnicy oraz posłowie odpowiedzialni za proces jak gdyby wprowadzenia w życie wygranego referendum zrobiliby to, do czego przepis by ich zobowiązywał. Przepis, który ty cytowałeś, moim zdaniem jako prawnika, to jest typowy lex imperfecta. Czyli lex imperfecta to jest taki przepis, który oczywiście nakłada różnego rodzaju obowiązki, nawet bardzo solidne, tylko nic nie mówi o sankcjach związanych z ich wykonaniem. I tutaj jest cały problem, dlatego że tak, o ile rząd, który jest zobowiązany do przygotowania odpowiedniego projektu ustawy, oczywiście moim zdaniem by to zrobił, to w ogóle nie ma mowy. Dlatego, że oni tutaj jak gdyby technicznie rzecz biorąc są w stanie bardzo szybko taki projekt ustawy sporządzić, zresztą one już są sporządzone, więc nawet nie trzeba by było tutaj moim zdaniem nic robić. I teraz przychodzi, wszystko utknie w komisjach, gdzie będzie dyskusja i różnego rodzaju środowiska poselskie związane z prawicą katolicką będą oczywiście rwały szaty i przekonywały, że to wszystko jest skandal. Oczywiście to na podłożu tego stanowiska gdzieś są bardzo paskudne interesy polityczne, no ale jak przyjdzie do głosowania, to przecież nie ma takiej możliwości, żeby posłowie, którzy będą głosować przeciwko, być może byłaby ich nawet większość, byliby w jakimkolwiek stopniu do czegokolwiek pociągnięci. Dlatego kwestie Dudy, który jest taki, a nie inny i który by tak próbował różnego rodzaju sztuczki z wetem,
to już jest mniejsza po prostu możliwość. No, to pewnie by próbował, jak go znam, i on się takimi rzeczami nie przejmuje, że tam ma jakiś obowiązek praustawowy, a już jak on się nie przejmuje obowiązkami konstytucyjnymi, to nie sądzę, żeby się ustawowymi przejmował. Dlatego moje stanowisko jest takie, jak powiedziałem, że oczywiście, że zakwestionowanie woli wyborców wyrażonej w referendum no jest formalnie możliwe, ale oczywiście mniej prawdopodobne niż ustawy. No, Mirku, z tym się mogę zgodzić. Mirku, ale przepraszam, bo ponieważ Mirek powiedział, że polemizuje ze mną, a moim zdaniem nie polemizuje, tylko mówi to samo, co ja przynajmniej chciałem powiedzieć. Być może jakoś nieudolnie to wyraziłem, a może wyraz twarzy mam zbyt optymistyczny. Chodzi mi o to, że tak jak mówisz, że to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo. W zależności od niektórych czynników, o których na razie nie wspomnieliśmy, takich na przykład jak wynik tego referendum, nie tylko w sensie takim jakościowym, że przeważy głos na rzecz liberalizacji, ale również ilościowym. Jak silny będzie ten głos? Jeżeli wyraźnie wygramy ewentualnie to referendum, to ta presja, tylko presja, nie sankcja, prawda? Tak jak powiedziałeś, ja nic nie mówiłem, że jest jakaś sankcja, zwłaszcza na posłów, ale presja, wyobraźmy sobie, że jest około 70% głosów na rzecz liberalizacji w referendum, to będzie presja silna na wielu posłów i przecież wiemy już nie tylko z tego, że przeglądamy się czy słuchamy wypowiedzi w ostatnich miesiącach, ale w ogóle z wiedzy o demokracji w Polsce, że bardzo wielu posłów to są jakiegoś rodzaju karierowicze, którzy po prostu nie będą chcieli przeciwstawić się tak wyraźnemu głosowi na rzecz liberalizacji, jeżeli wynik będzie dobry. A kampania mądra oczywiście byłaby nieporównanie lepsza niż brak kampanii. Znaczy, trzeba też zwrócić uwagę, że kampanie prowadziłyby obie strony, ale ja myślę, że nasz głos byłby o wiele silniejszy. Tym bardziej, że mam pewien plan na włączenie się do tej kampanii. Chcę mianowicie uświadomić katolikom, to jest też zdumiewająca rzecz, że mało się o tym mówi w przestrzeni tej medialnej, mainstreamu medialnego, że katolicyzm wcale nie zawsze był taki jednoznacznie przeciwny aborcji, a nawet przez większość historii, począwszy od pierwszego kodeksu kanonicznego z XII chyba wieku albo XI, niejakiego Gracjana, Kościół katolicki czy religia katolicka wcale nie uznawała tego, co teraz Kościół prezentuje jako taki dogmat kościelny, a to jest dopiero od XIX wieku, od Piusa IX. Wcześniej Kościół przeważało stanowisko, i to wielkich autorytetów, takich jak ten Gracjan czy Tomasz z Akwinu, które uznawało tak zwane opóźnione człowieczeństwo. I według tego stanowiska kościelnego przez 1000 lat przecież, aborcja w pierwszych tygodniach byłaby legalna, bo człowiek zaczynał się, jak mówię, Kościoła katolickiego, od momentu, w którym ten płód czy zarodek jest uformowany. Różni autorzy to wyrażali. Tomasz z Akwinu wprost, jeśli dobrze pamiętam, twierdził, że człowiek, kobieta zaczyna się, jako człowiek staje się uczłowieczona, zarodek kobiecy staje się uczłowieczony. Może nie będę podawał tych liczb, ale od chyba 40 dnia od zapłodnienia czy od poczęcia, a zarodek męski jeszcze później, chyba dwukrotnie. Nie, odwrotnie. A może odwrotnie, wszystko jedno. Właśnie ten męski, no bo Tomasz z Akwinu ogólnie bardzo nisko cenił kobiety, on był arystotelikiem. Nie, oczywiście, ale... Dusza w męski płód wstępuje po 40 dniach, a w kobiecy po 80. Dobrze, może jest tak, jak Katarzyna mówi, dla mnie, ale radzę to Państwu sprawdzić, bo nie jestem na 100% pewien, że masz rację, ale to jest do sprawdzenia. A pewno dwa razy tyle. Najważniejsze, tylko dokończę tę myśl, najważniejsze jest to, że ojcowie Kościoła, doktor Kościoła Tomasz z Akwinu, nie uznawał tego, co teraz się głosi w takim języku politycznym Kościoła katolickiego, za niepodważalny dogmat. Pytałem niedawno byłego rektora KUL-u,
jak to możliwe, że Kościół dzisiaj tak o tym mówi, jakby to zawsze był no, ważny element tego kościelnego nauczania czy stanowiska Kościoła. Jego odpowiedź, nie będę mówił kto, bo to skądinąd jest sympatyczny człowiek, który bardzo uprzejmie prowadzi dialog z niewierzącymi, no, powiedział coś takiego, że Tomasz Zakwinu nie miał wiedzy z zakresu fizjologii, rozwoju człowieka i tak dalej i dlatego tak uważał, bo gdyby miał dzisiejszą wiedzę jego zdaniem, to też uważałby, że człowiek zaczyna się od poczęcia, co jest przecież nonsensem zupełnym. Bo dzisiejsza wiedza po pierwsze tego nie rozstrzyga, bo rozstrzygnięcie jest nie w tym, jak się rozwija ten płód, ale jeżeli zastosować jakiekolwiek naukowo-racjonalne kryteria, to oczywiście struktura komórkowa, bo nawet nie organizm w pierwszych tygodniach ciąży przecież, bo organizm zaczyna się od uformowania organów, tylko struktura komórkowa tam na różnych etapach pod różnymi nazwami występująca, no nie ma żadnych cech, jak mówię, nie tylko człowieka, ale nawet zwierzęcia w pierwszych tygodniach. No więc nie wiem, czy chcecie do tego wywodu coś dodać, zanim przejdziemy do argumentów kulturowych. Ale ja jeszcze chciałam spytać was, bo z tej waszej wymiany zdań wynika, że wynik referendum byłby jeszcze potem procedowany przez Sejm. Ja tutaj przeczytałam kilkakrotnie ten artykuł 67 i tam niczego takiego nie ma. Prezydent ma zaakceptować lub nie, ale posłowie już tutaj nie mają nic do gadania. No, moim zdaniem tam jest, no, ja dzisiaj tego nie czytałem, mowa o tym, że odpowiednie organy przyjmują odpowiednie akty normatywne. W tym wypadku akt normatywny to byłaby ustawa. No to oczywiście musiałby zrobić Sejm. Tam się mówi wyraźnie, przez wydanie aktu normatywnego bądź podjęcie innych decyzji. Ale przecież akt normatywny musi mieć formę ustawową, no więc musi zostać uchwalony. No więc jak? Musi przejść przed Sejm. Normalnie musi być ustawa, która, że tak powiem, stanie się prawem. Akty prawne mają swoją hierarchię, są znane i nie ma innego takiego aktu prawnego jak wynik referendum. Nie, no tak, o tym już mówiliśmy. Mam nadzieję, że musi to się zmieścić w 60 dni od tej uchwały Sądu Najwyższego o ważności wyborów. No więc jeżeli, i to jest tylko 60 dni, więc nawet jeżeli to by było zostało wykonane, to moim zdaniem w tym stanie, w którym jest państwo polskie i przy tych działaniach mobilizacyjnych prawicy, z którymi mamy do czynienia, jest duża szansa, że to by nie było dokonane nawet po wygranym referendum. Taką mam poważną obawę. Nie, ja też. Ale jednak to stwarza ten nacisk, to wybiera presję i zwiększa prawdopodobieństwo, że niektórzy posłowie uznają, że na przykład jeśli wynik będzie wyraźnie na rzecz liberalizacji, wynik referendum, to oni nawet się będą bali, jak to ludzie i polscy politycy, którzy poza może kilkoma egzemplarzami właściwie głównie kierują się jakimś własnym interesem albo lękiem i uznają, że przy takiej przewadze zwolenników liberalizacji nie. Kościół im mniej zagraża, bo mogą się powołać, co mówiliście na początku, na to, że nie mogą się sprzeciwić głosowi. Tutaj Kasiu, zwrócę uwagę, że nie tyle ludu, co narodu. Tak, używam języka konstytucji. Tak, no tutaj jest szereg problemów, bo też należy się liczyć z tym, że Kościół by zrobił także kampanię. Ale jest tutaj spore prawdopodobieństwo, żeby się, mówiąc tak bardzo potocznie, wypstrykał w tej kampanii. Jego jakby nacisk w tej sprawie już nie mógłby być większy w przyszłości. Całkowicie się zgadzam. Poza tym ich argumentacja, pominąwszy nawet to, co mówiłem przed chwilą o tym, że w tradycji katolickiej to wcale nie było oczywiste, że Kościół jest przeciwny, a to śmieszne tak jako ciekawostkę na marginesie naszego bardzo poważnego, no nie sporu, naszej rozmowy poważnej, dodam, że przez stulecia owszem byli w Kościele ludzie, którzy uważali, że aborcja powinna być nielegalna, ale z zupełnie innego powodu. Z takiego mianowicie, że przeprowadzenie aborcji po zapłodnieniu dziecka czyniłoby stosunek poprzedzający zapłodnienie
czy prowadzący do zapłodnienia, nie nastawionym na prokreację. A w tamtych wiekach dla Kościoła ważniejsze było, żeby każdy stosunek seksualny miał na celu prokreację. I z tego powodu Kościół chciał zakazać, ale kary za to przewidziane w odpowiednich dokumentach kościelnych były śmieszne. To nie była, no gdyby dzisiaj Kościół wystąpił z takim argumentem przeciwko legalnej aborcji, to rozległby się śmiech 30 milionów Polaków, prawda? Słuchajcie, ja chciałem zapytać jeszcze, co sądzicie o tych argumentach tak zwanych kulturowych, które mnie zdumiewają co najmniej w tym samym stopniu. Mianowicie te panie, które krzyczą, że referendum to skandal i tak dalej, uzasadniają to, przepraszam za nadużycie słowa uzasadniają, no mówią takim tonem, jakby to miało być uzasadnienie, w ten sposób, że o tej sprawie nie powinni decydować mężczyźni, tylko kobiety. No już w szczególności nie dziadersi, tylko no nie wiem, jacyś młodsi niż dziadersi, albo mentalnie nie dziadersi, ale przecież one mówią cały czas, przemawiają na rzecz tego, żeby to Sejm rozstrzygnął. A proporcja kobiet i mężczyzn w Sejmie jest o wiele mniej korzystna dla kobiet niż w ogólnym społeczeństwie, bo w Sejmie kobiety stanowią 1/4 zaledwie, więc de facto decydowaliby w 3/4 mężczyźni, w ogromnej proporcji dziadersi. Natomiast w społeczeństwie, no, nie pamiętam dokładnie, czy od tego 18 roku życia, odkąd jest prawo do udziału w referendum, już kobiety stanowią większość. Ale jeżeli nie, bo rodzi się troszkę więcej mężczyzn, ale oni szybko umierają, nawet po porodzie, więc dość szybko powstaje przewaga kobiet w społeczeństwie. Ale jeśli nie przewaga, to jest to ta sama liczba. Po prostu więcej. No ale nie od urodzenia, dlatego ja nie wiem. No, nie od urodzenia, ale już to się zaczyna zrównywać koło 40-50 roku życia, a potem kobiet jest coraz więcej, wcześniej jest więcej mężczyzn. Ogólnie w wieku 18 no właśnie o to chodzi. Jest więcej, znacznie więcej kobiet. Aha, no znacznie, z 53%. A, świetnie. No właśnie to miałem na myśli. Bo dzieci jest trochę więcej chłopców niż dziewczynek. Tak, ja to mówiłem. Tak. To się miałem na myśli, tylko nie byłem pewien tego szczegółu, który podałaś, ale to tym lepiej. I zdumiewa mnie, że w tej sytuacji te panie, które krzyczą, że referendum, które właśnie, no można się też spodziewać, że udział kobiet w referendum byłby większy niż mężczyzn, bo to jednak obiektywnie jest sprawa, która bardziej angażuje kobiety, chociaż też nie jest wcale tak, że mężczyzn to nic nie obchodzi, jeżeli mają być lub nie być ojcami. No to jest jakoś dla nich też ważne, ale dla kobiet bardziej, myślę obiektywnie i też tak czysto i subiektywnie, psychicznie, prawda, emocjonalnie. Więc być może ta proporcja wśród tych, którzy biorą udział w referendum, byłaby jeszcze większa na rzecz kobiet. I dlaczego, czy w jakim punkcie to, co teraz oboje powiedzieliśmy, Kasiu, swoją poprawką, uwzględniając swoją poprawkę, dlaczego to ma być skandal, albo ma być jakieś przeciw kobietom, albo nieracjonalne, albo mieć w ogóle jakąś wadę w porównaniu z rozwiązaniem przez Sejm, gdzie te proporcje są wybitnie na rzecz mężczyzn, do konserwatywnych, autorytarnych, ciemnych i co tam jeszcze złego można o nich powiedzieć. No powiedzcie mi, no dajcie mi coś, żebym miał te kobiety zrozumieć. Ja nie mam uzasadnienia, no poza tym, że rzeczywiście rozmawiałam o tym ze studentkami i one przedstawiały ten argument praw człowieka. No zasadniczo można powiedzieć, że faktycznie to jest jedno z praw człowieka w sensie takiej integralności cielesnej, tylko nie wiem w ilu prawodawstwach to akurat tak funkcjonuje. Ja o tym myślę w takich kategoriach, ale tutaj, no jeżeli chodzi o panie z lewicy, no to przypominam, że one tańczyły przeciw przemocy. Więc to jest
no tracą zaufanie, muszę powiedzieć, po sobie, no bo jestem ich jakby docelowym wyborcą, no takim wręcz w 100, tak, na planszy. Zawsze głosowałam na lewicę, jestem kobietą, jestem feministką, a nie, no jestem krytyczna wobec strategii lewicy, tego, na czym ona się dzisiaj koncentruje i tak dalej. Więc i myślę, że takich osób jak ja jest bardzo dużo. No choćby ja. Tak, jestem właśnie dłużej po lewej stronie rozumianej jakoś inaczej niż ta nowa lewica od co najmniej 86 roku. Bardzo konkretnie, bo to ja zaproponowałem w 86 roku, żeby w podziemiu utworzyć partię lewicową, która miała mieć nazwę, tak zaproponowałem, Nowa Lewica w 86. Powstała w 87 jako PPS ze względów praktycznych. Chodziło o to, żeby uzyskać wsparcie londyńskiego PPS-u. Także od tylu lat jestem albo byłem, bo właśnie nie wiem, na ile to jest aktualne po stronie lewicy, a bardzo podobnie jak ty oceniam politykę tej nowej lewicy obecnej. Mirku, czy chyba na zakończenie, albo prawie na zakończenie? Ja nigdy, ja mam pewien problem, bo ja właściwie zawsze byłem socjalliberałem, chociaż, że tak powiem, z tą lewicą usiłuję flirtować, ale to kiepsko się z reguły kończy, więc pominę to milczeniem. Uważam, że ona popełnia kardynalne błędy w tej chwili, ale właśnie między innymi i o tym chciałem, jak gdyby kończąc jedną rzecz, powiedzieć. Ja mam takie wrażenie, że obie strony tego sporu, bo właściwie o obu stronach można mówić, to znaczy ci, którzy chcą urzeczywistnić prawo do aborcji i ci, którzy zdecydowanie nie chcą, jedni i drudzy nie działają zbyt szczerze. To znaczy to, że ci, którzy nie chcą, nie działają szczerze, to dla mnie jest oczywiste, dlatego że tam tak naprawdę to jest kwestia jakichś zasad prawicowo-nacjonalistyczno-wyznaniowych, prawicowych, wręcz często faszystowskich nastrojów, a nawet organizacji. To jest bardziej sprawa polityczna niż inna. Natomiast przy lewicy to też nie jest sensowne za bardzo, dlatego że nikt nie chce być zakładnikiem sporu światopoglądowego. Tak? Jeżeli to się sprowadza do takich skrajnych narracji, no to jest dyskomfortowe. Ja myślę, że znaczna część nawet środowisk kobiecych jest nieco, może się mylę, ale jednak nie jest zadowolona takim przebiegiem tego sporu, dlatego że sprowadzanie go do kwestii światopoglądu, to nie jest dobre rozwiązanie. To będzie rozwiązanie, od którego ludzie będą uciekać. Natomiast jeżeli to się sprowadzi do dyskusji na temat fundamentów państwa, do walki o etyczno-moralną autonomię człowieka, bo chyba to jest jakiś taki najbardziej istotny, powiedziałbym, problem, który tutaj występuje, i kwestii wolnościowych związanych właśnie z ową autonomią etyczno-moralną człowieka, to by chyba miało lepszy rezultat i byłoby, że tak powiem, być może szerzej również wśród mężczyzn bardziej popierane, i to aktywnie popierane, bo że jest oczywiście popierane, ale może bardziej aktywnie byłoby popierane. Nie wiem, no to jest... Jaki procent Polaków rozumie, co to jest autonomia etyczno-moralna? Ale nie, no to my rozumiemy, a im trzeba to wytłumaczyć inaczej, ale to nie na tym forum chyba będziemy się tym zajmować. Ale tutaj ja też kończąc, widzę pewien taki problem, jako nie tylko od bardzo dawna wyborczyni lewicy, a ostatnio już nie, bo już miarka się przebrała, ale też obserwatorka tego, co się dzieje z lewicą. My z Bojanem Stanisławskim to nazywamy odchodzeniem od rozumu. Zresztą prowadzimy taki podcast Kroniki Odchodzenia od Rozumu. Przepraszam, śmiesznie się składa, bo my tu prowadzimy z kolei rodzaj podcastu o dochodzeniu do rozumu. Tak, tak, tak. Jedno i drugie się uzupełnia. Jest tutaj potrzebna kolejna informacja. I to, że jeżeli pogmeramy
A wy dwaj pewnie tego nie wiecie. W retoryce lewicy, to nawet jeżeli to zrozumiemy tak jak ty, Mirosławie, że to jest autonomia, albo tak jak ja, że to jest integralność cielesna, które nie są łatwymi terminami, tak, tak. To my też prawdopodobnie, czy ludzie tacy jak my, byliby nastawieni do pomysłów tych takich najradykalniejszych lewicy dosyć negatywnie, ponieważ na przykład taki aborcyjny Dream Team, który jest tam w dużej komitywie z Kotulą czy z innymi właśnie tymi posłankami lewicy. No to właśnie. Aborcyjny Dream Team chce, żeby można było aborcję dokonać do końca ciąży. I to wielokrotnie pisze też na tym swoim takim wysokozasięgowym blogu Dziewuchy Dziewucho. I to jest pomysł, na który byłoby zero przyzwolenia, który nie przesuwa żadnego okna Overtona. Organizm, który może żyć organizm, który może żyć poza organizmem matki, jest już takim, który powinien być chroniony przez ustawodawcę. Nie, to nawet ja tak uważam. Tak, no więc właśnie... Przy okazji na zasadzie takiej znowu ciekawostki, jako gospodarz programu dbam o to, żeby nie wszystko było na tym samym poziomie powagi. Powiem wam, że kiedyś w latach 80. prowadziłem jako psycholog szkołę rodzenia. To bardzo śmieszne, że mnie poproszono o to prowadzenie, no ale poproszono i właśnie no, działałem w jakimś stopniu, to było oczywiście dla par, pierwsza w Polsce taka szkoła postępowa dla par, nie tylko dla kobiet już w zaawansowanej ciąży. Ja traktowałem te dzieci w brzuchach już jako ludzi, chociaż mówiłem to trochę pół żartem, pół serio, tym bardziej to było dawno temu, no, prawie 40 lat i organizowałem na przykład z okazji Dnia Dziecka koncert dla dzieci nieurodzonych, który do dzisiaj wspominam bardzo dobrze, bo fagocistka, dźwięk fagotu bardzo dobrze robi temu dziecku nieurodzonemu i fagocistka grała tym kobietom w ciąży, wszyscy się śmieli, chociaż też tłumili ten śmiech. Naprawdę traktowanie tego już rozwiniętego płodu jako człowieka albo na tyle istoty, zależy od etapu. No wiadomo, że gdzieś od 6 miesiąca ten człowiek już jest zdolny do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki. W całym trzecim trymestrze. Czyli... No tak, tak, jasne. No więc oczywiście, że bardzo różne względy, ale też takie racjonalno, nie wiem, z dziedziny wiedzy o rozwoju człowieka, również w sensie psychologicznym, bo te dzieci na przykład ukazują w różnych sytuacjach, że im jest przyjemnie albo że się czegoś boją i tak dalej, więc naprawdę są poważne argumenty, bardzo poważne na rzecz tego, żeby traktować od któregoś tam miesiąca ten płód jako człowieka, jako dziecko. Także jasne, zgadzam się, że nie byłoby przyzwolenia, sam byłbym przeciwny. Nie wiem dokładnie od kiedy, ale i też pewnie zależałoby od tego, w oparciu o jakie kryteria byśmy zakazywali, no bo w nadzwyczajnych sytuacjach można by dopuścić liberalizację przez dłuższy okres czasu, prawda, niż na żądanie, to jasne. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Chyba ja zawieszam głos, żeby dać wam chwilę jeszcze do namysłu, czy... Ja dziękuję już bardzo, w ogóle dziękuję za możliwość porozmawiania w tak zacnym towarzystwie. Bardzo i jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie, Mirku, również i naszym widzom. Państwu obojgu też dziękuję uprzejmie. Zapraszam do dyskusji poniżej nagrania i zobaczymy, co się będzie działo. Kto wie, czy nie wrócimy do tej sprawy już po tym, jak się okaże za kilka miesięcy. Okaże się, no właśnie, okazać. To będzie przebiegało. To na tym kończymy.